Odkopać. Nie mów, że hokeja włączyłeś. No hokeja, co ja innego mogłem odpalić? Rysiu odpoczywa na finał. My nie jesteśmy w Kanadzie. No trzeba się jednoczyć z naszymi przyjaciółmi z Kanady. Się Rysiu... jedno, że chcesz, tylko że ja nie chcę. No dobra, to tam jak... Lubię hokeja. Ale właśnie to, bo damy radę. Damy radę, panowie. O, pięknie. Gdzie mnie tu z tymi ręcoma? Dobra, i rzutka paszek, ale ci ładna, teraz coś tu w tobie. Wąski jest. Oj, ładnie, widzę. Weszło. Nie jest za głośno gra, ludzie, jak chcesz? A właśnie u mnie jest chyba za głośno gra. A ty jesteś za to lachu, za cicho. Lagi, lagi, lagi. U mnie żadnego nie było. Ja mogę jechać. Change volume. A ja jestem za cicho? Aha, dobra. A już ci nie możesz zaorać. Ej, ja bym się wczoraj podobał. Mecz. Mecz, wziąłeś mi poziomkę. Belgia, Włochy. Weź, stary, to jest ten. Super, nie? Nie, żebym obstawiał na Belgię, ale... Ale obstawiałem. Na Belgię się stawia, oni nic nigdy na turniejach nie radzą. No bo to jest ich pierwszy turniej taki, taką ekipą w sumie chyba. No, na Mistrzostwa no Świata też tak się do niej poszło. Ja ale oni mieli taki sam skład, czy jakiś jeszcze... No, mieli praktycznie podobny. Praktycznie identyczny, praktycznie podobny. Wow, identyczny praktycznie. Tak? Ja. Patrz, kto to tak wbił? Jak to wpakował? That was easy. Co za koleś? Patrz na to. That's what she said. Pięknie. That's what she said. No ładnie, Patryku, nie powiem, ładnie. Ja zostaję z tyłu. No ja lecę. O, i troszeczkę mnie wyciulał. Pięknie. I widzisz, Patryku, ty mówisz, że pierwszy mecz trzeba wygrać, no to odpaliłem hokeja ofensywnie, bo nam tutaj dobrze idzie. BOM TU! No nie, strzeliłem defem! Ja to jestem... Strzeliłem defem. No, leciałem mu w dupę i nim strzeliłem, patrz. Dobrze. Tak trzeba umieć, nie? Tak z rozpędów leciałem, że aż sam strzelił. Czemu ty zawsze tak perwersyjnie mnie mówisz? No nie wiem, bo on taki jakieś ma takie, jak wiesz... Jak perwersyjnie? Zapędy. Mówisz, że wychodzi mi w dupę i strzeliłeś we mnie. O czym ty? Jakby to tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Tak powiedział, nie? Stary, o czym? Jeszcze dodać piosenkę w ułamku sekund strzała. Bang, bang! Poszło. Wybacz, Dawidzie, ale nie myślałem o tym w aspekcie erotycznym. Zawsze no ja też nie myślałem. No jak to nie? Te kosmate no myśli. Gdzie mnie tu po suficie, kurde? Dev, czemu ty z tyłka tańczą tak strzelasz? Stary, i wszystko na mnie, jest... tak? Tak, bramka. No i czemu Dev znowu strzelił? O co tu chodzi? Strzeliłem znowu Devem. Bo mnie nabiłeś, zobacz jak ładnie. Czemu znowu? Dawidzie, no to mi się już nie podoba, patrz. Ale zobacz, patrz, pyk, ty uderzyłeś w krążkę we mnie, piłka odbiła się. Stary, nie przeżywaj, 4-0 jest. No dobra, mniejsza z tym, to się liczy ten. O właśnie, można pisać, dawaj klawiaturę. O, się zacznie. Ale teraz ładnie wszystko. Ej, ktoś obro... To ja, przepraszam. Jak się pisze? Troszeczkę spieprzyliśmy. Jak naciśniesz touchpada, to możesz pisać, a Lachu ma podłączoną klawiaturkę, więc... Wkurwiam ludzi, pokrótce. Dlaczego napisałeś łatwo, jak straciliśmy bramkę? Że trochę nie trzyma kupy. Łatwo, bo pisałem wcześniej. Znaczy, miałem zamiar napisać wcześniej. Lachu! Jest, dobra, nie panikuj, Marian. Ale znowu się odsunąłeś, więc ja nie wiem. Wiesz co, Dev, spróbuj napisać kanał Kamyk HD. Idzie? No kanał, spróbuj. Napisz kanał HD. Kanał Kamyk HD. Kanał Kamyk HD napisz. No, czekaj, tylko odstrzelę bramkę. No dobra, to nam zostaw. No nie, ty jesteś stary, jak? Jak to? Powiedz mi jak? Jak to można zrobić? Zostaw to nam, ty tam sobie pisz. Dobra. Widzisz? Dlaczego? Bo to jest ten. Anal? No mniej więcej to właśnie. Kamyk to specjalnie tak. Wow, nice! Kamyk specjalnie tak nazwał ten. Nazwał kanał. Patrz, stary, jak wjechał, patrz. Te wrotki. Ale się odpaliłem. Wleciał. Ja mogę polecieć w sumie. Poleć, przyjacielu, ja sobie zostanę z tyłu. O, już powychodzili, to już dużo wcześniej powychodzili.
Easy peasy. I wrzutkę zrobię. A wrzutkę zrobię, niech ktoś strzeli. A jak nie strzeli, to ja strzelę. Bo... No, niekoniecznie. Niekoniecznie tak jest. Turba zabrakło. Troszkę. Wybić piłkę, co czy krążek? Gdzie mnie tu? Ładnie. I teraz czekam na wrzutkę. Leci, leci. Już leci do ciebie wrzutka. Dawidzie, tylko się ustaw na strzał. Gdzie nie, o, dobra, nie, tak niekoniecznie, przepraszam. Ale ja to naprawię. O, już poszło. Teraz, Dawidzie, musisz to wpakować. Okej, okay, no mówisz. Ja już to leciałem też. Cztery bramki. Czy grałem kiedyś w Football Managera? Nie, nie grałem nigdy w Football Managera. Nie, grałem coś tam kiedyś, ale to było tak, że odpaliłem, zobaczyłem interfejs, wyłączyłem. I to jest skuteczność, patrzcie. Podałem trzy strzały i strzeliłem cztery bramki. Kurde. Nawet Torres tak nie potrafi. A ja oddałem trzy strzały i każdy strzał został przechwycony przez Dawida i mam dwie asysty. To dobrze. Przynajmniej liczy się Timur, prawda, Dawidzie? Dokładnie o to chodzi. Tak jest. Tam. Kto tam patrzy na indywidualne nagrody? Kto tam patrzy na indywidualne osiągnięcia? Dokładnie o to chodzi. Czekaj, bo kurde nie mam boosta. Spokojnie. O, dobra, jednak jest tak spokojnie. Dewnie w tą stronę, ty Januszu. Wybiłem już, wybiłem. No właśnie, tak 7, że odbiłeś tą naszą bramkę. Bramka. Bramka będzie? Nie, spokojnie. Dara, wybite. I lecimy z kontro, panowie, teraz! Dawać tu, wpakuj to! Musisz to wpakować. Stary, masz na tu, masz na tu? Tak jest, idealnie. Ej, robię dziś. Wy strzelacie bramki, ja wam podaję. To tak w sumie jest. A już koniec tego? Węgry wygrały ten, z Austrią 2-0. Patrz, stary, poleciał. Wygrali tak jakiś czas już temu, Dawid, ale... Nie, bo tam jakiś kolega napisał, że Węgry wygrały. Wągry. Wygrały ten 2-0. Austro-Węgry 2-0. Węgry to jakaś ekipa... Nie, to Węgry-Austro 2-0. Oj, jak teraz już tego nie trafię, to już... Dobra, przynajmniej mam tu jedną bramkę swoją. 8-1. 8-1. Killarze kupił. Czy grałem kiedyś w Pesano, to akurat pytanie retoryczne. Jest, fair start. Wy tam piszecie i nikt z nas nie gra w defensywie teraz. Ja chodźcie pograć w wirtualne kluby. Teraz? Musi nas być więcej ogólnie. Czemu? W trójkę zanim... To trochę lipa. Bez kitu. To tak jakbyś grał w wirtualne kluby we trzech, to tak nie działa. Ja bym pograł ogólnie w wirtualne kluby, tylko żeby ekipa była... Krzychu. Kurde, ja pamiętam, że ja... Dla wirtualnych klubów, że się kupowało PlayStation 4, żeby grać w RKS-ie Huftu. No i co? I lipa, i już nie mają czasu. I kipa się rozpada. Boże, jak jestem słaby. Jak ja strzeliłem te 4 bramki, jak ja nie mogę strzelać. Z grzeczności... Nie potwierdzę. Idzie teraz. O, teraz... O, no nie trafił. Nie trafił. No dobra, 8-1 jest ładnie, jest ładnie, bardzo ładnie. To MVP, Dev. FMP, tak? To jest. Tak, a co dostałem? Syrenę jakąś. Cherry top. Syrenę? No? Pięknie, pierwszy mecz. Krzychu kadetem teraz. Teraz to założyłeś? Dobra, no tak, jakoś wcześniej na mnie patrzyłem. Dobra, to czas na spotkanie Numa 2. Numa 2. In the eine match. Und ich habe gefunden eine match, meine Freundin. Nie mów tym brzydkim językiem. No dobra. A nie ma innych w ogóle do kupienia jeszcze rzeczy? Nic nie było? Dodatków ani nic takiego? Ja nic nie widziałem. Jo nic nie widział. Jo nic nie widział? Jo nie widział, ja nie słyszał. O której ten? To jest ta fajna łapa. Kornel, o której wyjeżdżasz? Piątek? Ja jadę w czwartek z Nati. W czwartek jedziesz? No jedziemy w czwartek do Wrocka. Tam na mecz Polska-Niemcy sobie skoczymy. We Wrocławiu wygrają? Okej. Okay. Przekimamy się u szwagra i lecim rano o 8.30 ma polskiego busa. A to szwagier nie jest z Moniek? Krzyżowni. Czekaj. Strzela bramkę, się wody napiję. Dev, znowu tobą strzeliłem i pa jaką bramę, zaliczyłeś strzał. Ja ale ten... Muszę o 4 rano stary wyjechać z domu, żeby dojechać do Katowic, zaparkować auto i polskim busem jechać do Warszawy. Czemu ty wyjedziesz z Katowic, a nie z... Przecież z Wrocka ci jest bliżej.
Jak muszę być bliżej z Wrocławia Starego do Wrocławia 170 km? A do Katowic ile? 120. To dobrze, no ale do Wrocławia jest fajnie, byś jechał ze mną. A może ja z tobą nie chcę? Dobra, spoko! A powiesz Nexium, słuchaj, pożyć hajs, bo zgubiłem portfel, a muszę sobie kupić gorzałkę. A ja powiem nie. I wtedy ci przypomnę, Judaszu. Albo jak... Lachu, przybliż historię, jak rozważałeś, inne trzeba zakupić na jej... Co? Cicho bądź. Aż strzelę z tego wszystkiego, bo to jest... Pa, wejdzie. Ty ja. Weszło co za koleś? Co ja dzisiaj robię, stary? Się zdenerwował. Ty, aż ci napisał nice shot. Masz dzień kunia. Kuń. A pozdrawiam. Arreger. Co to jest Arreger? Arreger to może znaczy ty łotrze przebrzydły. Szkoda, strzępi się ryje. Żadnych takich historii proszę nie poruszać, Nexium. Okej, przepraszam bardzo serdecznie, ale to taka fajna była historia, mi się podobało. Znaczy się, może trochę mniej mi się podobało ten, ale później, ale było spoko. Już strzelam, już. No i wejdzie, patrz, patrz. Stary, to jednak skilla chyba kupisz. Chyba jednak skilla kupisz. Kupił skina i od razu gra. Ty, no jak to jest możliwe? Ty z buju. Ty Judaszu. Patrz. Nie, ale kurde, jeszcze mnie zniszczył po drodze. Kupił DLC tryb Boga. God mode. Patrz. No, dobra, to było... Oj, ktoś to uwaga, może tam strzelić, tam tak jest. A nie miałem jak się wybić, to z miejsca to trochę lipa. No z miejsca tak trochę lipa, no. Na Orange Video Festival. Co tam robiłeś? Napisz gol i jej. Jak było czasowe? Spoko? To chyba jest pytanie do Lacha. Do mnie? Spoko. To git. No bo i muszę strzelić. Dużo ludzi było? Powiem ci, że zaskakująco dużo. Ta hala ma fajny potencjał, tylko wiadomo, że pierwsza edycja to jeszcze nie wiedzieli do końca wszystkiego. Ale to było w formie jakiegoś eventu, czy w formie... No tak, jak IM tam był ten. No tam nie, był CS na scenie głównej, no i małe stanowiska takie, wiesz. No i tam Hitbox streamował to wszystko, nie? Tam... Tak. Yes, my friend! A masz ty, niewierno. I patrz, wrzutka. Ej, jak to jest? Ja tu wrzucam, a tu nie ma kto strzelać. Stop! Avermedia odwaliła. Boże, coś polskie. Avermedia, okej. Okay. Walczę. Mi się wydaje, że to ta polska flaga tak. Kurde, Dev, myślałem, że to weźmiesz ty. Ja też tak myślałem. Co ty odwalasz, Nexium? Właśnie... Avermedia mi odwala, więc to przepraszam. Nexium, bez ciebie nie idę. Przyjacielu, daj mi... Wojciech Błaszczykowski. Ty, bo ja już słyszę dźwięk, ale nie widzę teraz obrazu. Ciekawie. Nie trzeba ci. Może, ty, może okulary ci spadły? Już okulary 3D. O ty młodsze! Zdejm okulary 3D. Z ciebie jest taki żartowniś, Dawid, widzę. No, troszkę suchary siadają dzisiaj. Patrz, działa, pięknie, zjeżdża na sam dół. Dobra. Jak go rozwalił. Aj, dupa. Co dupa? Aj, słupek. Aj, słupek, aj, dupa? No nic. Def, to leci w naszą bramkę. No dobrze, to Dawidzie, wybijesz to prawie w naszą bramkę z powrotem, ale dobra. Nie, ważne, ty wybijesz to prawie w naszą bramkę. Jak ja to wybiłem prawie w naszą bramkę, jak ja to wybiłem poza bramkę? Nie, ty to właśnie wybijałeś w naszą bramkę, a ja to wybiłem z jej... Dobra, Dawidzie, wybiliśmy razem, było ładnie, tak, ustalmy taką wersję wydarzeń. Tak, niech tak będzie, no. Tak jest, to mi się podoba. To było po prostu współpraca, wszystko było zaplanowane. Patrz na to, stary. Jaką masz średnią, znaczy zasadniczo w klasie maturalnej średnia tak trochę mało cię interesuje.
Ale jak pytasz, to z ocen z klasy trzeciej miałem 4-0, a tak z ocen z tych takich ogólnych, które masz na świadectwie, to 4-3. Panie? One minute. Draft. Czekam na wrzutkę. I z buta wjeżdżam. Nie wiadę. Ktoś mi to wybił. Shit. Tak trochę nie trafiłem w piłkę. Tak trochę nam chyba trafią zaraz. Nic, nie czy... trafią. Ej, zrobili tak, jak ten? Albo trafią, możesz ja mordę... Tu! Poprzeczka! Tu! Jak wy sobie streamujecie, to ja sobie strzelam na bramkę i... Nie wejdzie. Muszę też kupić tego Mad Maxa. Mad Maxa musisz kupić? Nie kupuj, jeśli chodzi o grę. Nie, chodzi mi o DLC. Co gra? Kurde, nie zdążyłem już. A co, czemu nie kupować gry? Bo jest słaba. Słaba? Właśnie mówią, że niby spoko. Widziałem końcówkę. I tam a idź że... pan z tą końcówką, stary. Nie mówcie nic. Nie no, po prostu jedno z najsłabszych zakończeń gry, jakie widziałem. Wszyscy umierają. Ale gra ogólnie też była przez cały czas słaba? Nudna jest bardzo. Lokacje troszkę się zmieniają tylko, ale cały czas chodzi o zbieranie pieprzonego złomu. A kto jest producentem tego? Nie wiem. Nie! Nie! O Boże! Dobra, teraz nie dać te... Dobra, panie. Overtime. Dobra, ja daleko zostanę? Lecę! Dobra, first touch. Bo ogólnie jak ten, jak... Dobra, poszła centra. No nie wiem gdzie, bo na razie jej nie ma jeszcze. Jest! Nie ma. Nie było na Xią. Dawaj. Aj, za szybko jechałem. Fuck. Dawaj! Nie! O cholera jasna, lachu! No nie mam jak, bo nie wiem zrobić. No to było nie do wyciągnięcia, serio. Tak trochę nie wiedziałem co robić, naprawdę. Fajnie uderzył, naprawdę. Ile montowałem odcinek z Ornika? Kilka dni. No dobra panowie, ale spotkanko dobre, tylko troszeczkę za bardzo się rozkojarzyliśmy. Mam wrażenie. Feguli we wschamie. Co ty gadasz? Dobry transfer w sumie, nie? On dobry jest. Sofian no, Peguli. Taki spoko. Taki w miarę git. W miarę git. Dobra, to szukam następnego. Find match. Idzie na tym speaku ustawić tak, żeby nie nagrywał mojego dźwięku? Z mikrofonu, czy tego się nie da zrobić? Jakoś się tam da. Weź coś powiedz się teraz. Halo, dzień dobry, cześć i czołem. Lew, kiedy ty w ogóle wrzucasz te GTA? Zmieniłem to. To znaczy ja to muszę poprawić, bo teraz stary miałem taki zapierdziel, ale ja o 6 wstaję, muszę jechać z towarem, o 9 stary idę do sklepu i wracam o 16. Później jeszcze muszę obrobić filmik i stary i cokolwiek zrobić. No, także super. Ale jest. Towar masz dobry. Dobry towar, no. Klepiesz. Dobrze. Dobra panowie, to jest Blachu. Mapa z dodatkowymi prętami, special for you, lecimy z tematem. Wiem. I know, my friend. Bardzo ładnie, Dawidzie, bardzo ładnie. Nie ma! Podwójnie pręt, stary, czaisz to? I tak to nic nie dało, chociaż w sumie dało. Dało, bo on tak to by mógł wykończyć, a tak to nie wykończył. Ja go teraz wykończę. Albo i nie. O, lachu. Dobra. Super. Ale Meksyk się o, ty gnoju jeden. To by ci grę skraszowało, ty. Pyk. I teraz ktoś niech to pyknie. No to lachu! No! Aj! A tak widziałem, jak już nadjeżdżał. Już miał taki ogień w oczach. Kurczybyk. Nie, ślubki. Tylko w oczach. Ślubki z dupy, ogień w oczach. Ślubki z dupy, dokładnie. Ładnie. Oj, to będzie dobra. To będzie dobra sytuacja. No jak czemu to zepsułeś? No jak zepsułem, jak tam wlatuje? No właśnie nie. Teraz może wejść. No nie! Jak to wybił? Co za koleś, co za ty? Patrz, naszą bramkę wejdzie. Nie. Dobra, nie, to nie jest bramka. Wejdzie. Nie, to nie jest, tylko teraz trzeba ich wybić. Pieprznij jego! Ciekawe jak. Def nie pieprzył.
Ja no stary, nie zdążyłem wrócić nawet. Ludzie niby trzech tu byli. Było straszne. Był dzień, który zmienił moje życie. Patrz, to siądzie. Nie! Tak, patrz, nie! Będzie, musi. Tak! Jest! Dobra, udało się. A zgadnijcie, kiedy to dotknąłem. Na początku. Tu. Jak to wkręcił, ty? Tu troszeczkę Meksyk. Nikt od tego nawet się nie odbił, masakra. Jak ciul! Słyszeliście? Cyfrowy Polsat na czas euro chce zablokować czeskie i niemieckie kanały, bo ludzie oglądają na nich mecze za darmo. No to już jest kurwysyństwo, za przeproszeniem. To jest... No tak. No ale stary, serio, ja rozumiem, żeby kodować takie imprezy jak KSW czy coś takiego, bo one się wszystkie składają ze sponsoringów, reklam i to wszystko. Ale jasna cholera, euro? To przecież to... To już jest kurwa szczyt. Tym bardziej, że jak ludzie mają niemieckie kanały, no to jest ich wina, że niemieccy operatorzy są bardziej mądrzejsi, a nie jak oni. I jeżeli mają takie kanały, masz normalnie w ofercie, to moim zdaniem ludzie, którzy mają Cyfrowy Polsat, mogliby na przykład pozwać Cyfrowy Polsat za to, że im zakodowali kanały, które mieli normalnie w ofercie. No poniekąd powiem ci, że tak powinno być. Ale tak. Ale stary, przecież ale nie masz na to wpływu, no akurat, nie będą robić co będą chcieli. Poza tym nie jest ciężko jakikolwiek program sobie czeski znaleźć, wystarczy, że podłączysz sobie antenkę pod telewizor. No tak, no to tak samo jak ten Das Erste, tylko nie chodzi o to, że już teraz dużo osób przez to, że była ta wielki upgrade do telewizji naziemnej wprowadzony przez rząd 3 lata temu, no to teraz dużo osób już nie ma czegoś takiego po prostu. Znaczy to City Sports cały czas jest, nie? To często to inne. W każdym razie, no moim skromnym zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, no zwykłe skurwysyństwo. No tak. Jeżeli przepraszam, że się brzydko wyrażam, Laku. Stary, ja nie wiem, ja sobie wykupiłem na Ipli i tyle mnie to obchodzi. A na Ipli słyszałem, że ponoć opóźnienia są trochę, że aż takie duże zainteresowanie, że opóźnienia są. Ile na Ipli kosztuje? Znaczy, no musi być opóźnienie, no to jest logiczne. Ale chodzi mi, że tak dźwięk ponoć się u niektórych mija z tym, z obrazem. Ja nic takiego nie miałem, wczoraj miałem jeden problem przez chwilę, bo w ogóle strona mi się nie chciała świeżyć, ale potem już działało normalnie. Aha. No ile przez 5 minut. Ile na Ipli kosztuje? Całe euro? Czy mecz? Tuwe. Nice, ładnie Dev. Tuwe za wszystkie mecze, raz na 4 lata, stary, to mogę zapłacić przecież. No niby tak, ale z drugiej strony, no stary, kodować takie imprezy, no to tak jak mówię, KSW czy coś takiego, to rozumiem, ale tak samo jak oni zakodowali Mistrzostwa Świata w siatkówce, które się odgrywały w Polsce, no jasna cholera, no przecież to już jest... Szkoda gadać. Hajs, baby. Dokładnie, stary. Jeszcze trochę... Tak, z 2 lata nikt sobie bez rzucał filmy takie z YouTube Red. 4 złote albo nie oglądasz. Tak ten. Znaczy YouTube Red akurat jest spoko inicjatywą, tylko jak robisz coś naprawdę na poziomie już no też. Tak, dokładnie, ale no. To. Tak to na przykład Prank versus Prank zrobili tam Prank Academy, to było świetne. I naprawdę tutaj. Wtedy można płacić na przykład tam 5 zł za odcinek, nie? Masz 5 odcinków ogólnie. No. Tylko to w Polsce jeszcze by się tak nie przyjęło jak tam. No. Ktoś chyba dodał ostatnio jakiś filmik z YouTube Red, nie? Z Polski. A, nie wiem nawet. Nie mam bladego pojęcia. Wiecie, no ogólnie produkcja takiej serii też, jak oni zrobili, to już jest normalnie hajs taki, że masakra. Chodzi mi o to, ile musieli wydać na to, nie? No tak, ile to, że to są koszty niesamowite przecież do produkcji i wszystkiego. Jak normalny program telewizyjny, także takie rzeczy na razie mogą być. Wiadomo, jak ktoś by wrzucił normalny odcinek, w którym robisz let's play stop i ten start no i stop, tak. No to bez przesady, wtedy to jest debilne, ale... A, dokładnie. O, trochę tu powalczyłem, ktoś coś jeszcze? Musisz to wbić bardziej do środka. Aj, wybili mi. Dobra, spróbuję to rzucić, nie trafiłem. I zginąłem. No nieźle. Ale tak mnie zastanawia teraz, czy dałoby się na przykład pozwać właśnie Cyfrowy Polsat, gdyby mi zakodował kanały, które mam normalnie w ofercie swojej normalnie zrobione. No nie, znowu. No tak, jeśli miałeś to w ofercie pokazane, że to jest w momencie podpisania umowy, to nie mogą ci tego pokazać. No dokładnie.
Ale dlatego oni to nie zrobili w taki sposób. Pojawił się Polsat 2 i Polsat 3. Ale teraz poszło info, że Polsat chce zakodować te kanały, Das Erste i te czeskie chce zakodować ten. Stary, ale tego nawet nie masz wpisanego pewnie w umowę. Tam masz napisane kanały, które są takie specjalne. Pewnie typu tak. Pewnie Cyfra tego plus i tak dalej, plus setki innych, które po prostu są niekodowane i tak dalej. Więc pewnie tego nawet nie ma wpisanego w umowę. MVP. Nie no, bo tak mi akurat razem 4 lata, jak zapłacisz, stary, to to jest rozrywka, no za rozrywkę się też płaci przecież. Ale czekaj, mecze normalnie reprezentacji Polski nie są płatne, nie? Nie, no ale te takie najciekawsze spotkania poza tym, no to tak już. No to się, nie, no nie dziwię się trochę. Dziwię się jedynie, wiesz czemu? Że to się daje online. Że chcą aż 250 tysięcy złotych za strefę kibica. To jest za dużo. Wyślę tutaj nam, znaczy ostatnio zrobił ten wójt, był u nas jak oglądaliśmy to. No. Ale ktoś jest cały czas online. Już wychodzę. I powiedział, że żeby zrobić w Brenicach, stary, gdzie mieszka, nie wiem, może 5 tysięcy osób, już, że może z 5 tysięcy osób, powiedział, że za strefę kibica trzeba zapłacić 25 tysięcy złotych. Za strefę kibica 25 tysięcy złotych? W Brenicach. To jest miasto, czy nie? To jest wioska. Aha, to jest tak, może dlatego. Im więcej metrów kwadratowych, tym więcej płacisz za to. No bo słyszałem też, że dla barów jest 25 tysięcy złotych za, tylko to jest chyba za euro całe, za licencję. U nas gość się zapłacił za w pizzerii, że ten, w pizzerii zapłaci 1600 podobno za wszystkie mecze. Co ty gadasz? No, ale to też mi jakoś śmierdzi. Mi się wydaje, że mógł nie zapłacić i po prostu tak mówi. No możliwe, że po prostu dał famę, żeby go nikt nie podupił, nie? Bo już wiem, że ten... Cisnę. No, bo ja tu spakowałem, spokojnie. Ładno, super. Jest. 6 sekunda, 1-0, tak spokojnie, nie? No i elegancko, elo. Ktoś napisał, ale 1600 elo. To stary, to też moim zdaniem za mało jak na bary. No pewnie. No chociaż ale gości ogólnie sam w sobie jest tak toksyczny, że zresztą mało ludzi po prostu lubi chodzić, nie? Bo tam nie masz klimatu, wiesz, no mały klimat w barze powinien być zajebisty, nie? No tak, tak, tak. Siedzisz, dobrze się bawisz z znajomymi, wypijesz, pooglądasz i później wracasz uśmiechnięty do chaty, nie? A tam jest taki klimat, ja na przykład tam nie byłem 3 lata, bo goś dużo powiedział. Typowy czereśniak, nie? No burak taki typowy, u mnie w Polsce też mam takiego jednego. Dokładnie. I stary, u nich to wygląda tak, że wyobraź sobie, że masz bar, nie? W którym masz weekend, nie? Czy piątek. Czyli już weekend teraz. Piątek wieczór, pełny bar. Każdy pije piwo, wszyscy się cieszą. Stary, po czym goście mówią o 22, czy tam o 23, sorry, zamykamy. I normalnie cały czas ma zarobek, bo cały czas ludzie kupują, nie? Nie jest tak, że oni siedzą i po prostu i marnują jego czas, tylko cały czas dawali mu zarobić. Więc stary, to jest dla mnie akurat chore. To tym bardziej, jak mówisz, że 1600. Ale to mi to śmierdzi, bo on zawsze wali na przekrętach. Kiedyś nawet musiał się w telewizji płacić, to wali stary z internetu. No nie, no bez jaj, że znowu się Avermedia zcięła, przecież to jest kurna... Czaisz, stary, tak perfidnie? Nie to, że robisz bar, stary, wchodzą tam osoby, które... Straciliśmy bramę, które, ja pierdzielę. Które są ci obce, czyli to jest miejsce publiczne, praktycznie ty walisz jeszcze telewizję, stary. Kradzioną. Za to chyba go drapił, to nie wiem, dostał bardzo dla to. No to przyostrzędził, że tak powiem. No dość. Ale to z 1600 też mi się wydaje za mało. Jak na bar, stary, w barze... No co ty? Jakbyś miał dobry wieczór, gdzie bije masę kibiców, to stary może 1600 w jeden wieczór zrobić. Ja ci mówię, że z tego co ja słyszałem jest 25 tysięcy za całe euro dla barów. Tak, to jest strasznie, to jest drogo DFT, dlatego tak jest. Nie ma opcji, że 1600. Tam widziałem, że trzeba kilka stów zapłacić za to, żebyś na przykład jak w pracy jesteś, to żebyś mógł puścić mecz, żeby twoi pracownicy mogli oglądali mecz w pracy. Że trzeba zapłacić kilka stów za to. Oni są chorzy, stary, ale w ogóle co za chore sumy są. 25 tysięcy, żeby zarobić przez całe euro, to jest naprawdę ciężko. Nie, no akurat jak jest dobry bar, to zarobi. Jak jest dobry bar, no ale wiesz, teraz też masz do opłacenia pracowników i tak dalej, nie? Tak, tak, no ale wydaje mi się, że to jest ogólnie też od miasta chyba. Tak, to jest zależy. Musi to zależy. Być, bo nie może być. Nie, to nie jest od miasta Lachów, tylko to jest od metrów kwadratowych lokalu. Nie, to jest od metrów kwadratowych. Im większy lokal, tym więcej płacisz. Może. U nas zrobili w tym, w Raciborzu, w takim mieście, strefę kibica. Ale nie wiem, ile za to zabili. Tam słyszałem, że coś koło 100. Koło, nie? Tyle, że tam jest
tylko czy tam oni się ogólnie pozrzucali, bo tam jest kilka barów, nie? Nie wiem, czy to nie było tak, że oni się po prostu zrzucili, tam było chyba coś jeszcze, w ogóle miasto dorzuciło, czy jak tam to funkcjonowało. Bo ogólnie 250 tysięcy na strefie kibica przez całe euro, to jest ciężko odrobić. No 250 tysięcy. Za sama licencja, nie? A no tak, 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 a tam jeszcze ogarnąć te wszystkie... No. Stary, wiesz, ochrona i tak dalej, tam gdzie masę ludzi, nie? No tak, impreza masowa, no to już... No tak, powyżej 100 osób, jak organizujesz imprezę, musisz mieć ochronę i zarejestrowane to w policji. No to widzisz. No to jest, stary, opłać później jeszcze raz, że pracowników w barze, raz, że sam musisz coś zarobić, opłać ochronę, policję, stary, jakieś interwencje będą i tak dalej, to jest wszystko dziwna opcja. Cześć, bo mi Skajewski pisze, na przykład nie jednak mojego miasta, był 11-12 czerwca, chcieli puścić mecz Polski na Telebimie. Dni miasta były na stadionie, ale Polsat nie zezwolił i chcieli 350 tysięcy za możliwość puszczenia tego meczu na stadionie. Nie, to coś nie. Jakie, stary, jakie to są chore sumy, oni są naprawdę psychicznie chorzy. Ale lachu, to jest naprawdę, to przecież była ogromna afera, że Polsat sobie tyle za to zażyczył. 350. Ale nie za jeden mecz, no nie przesadzaj. Ale to nie chodzi, że za jeden mecz. Wykupujesz licencję na transmisję spotkań. Na stadionie. A to, że ty puścisz jeden mecz, to już jest twój problem, że tak to określę. Oni ci nie zrobią tak, że ty na jeden mecz możesz sobie puścić, tylko oni ci robią tak jakby profesjonalną transmisję. Ej, to jest chore, naprawdę. To jest tak chore. I nie w ogóle skąd biorą te sumy, ty. Jak to? Jak... Nie mam pojęcia, jak to przeliczają, że na minutę schładzą 4 browary za piątkę, czy jak to nie wygląda? Nie wiem. Za dychę może. Nie mam pojęcia. Ja ostatnio jak byłem na meczu, to nie wiem. Piosenkę. Ja teraz nie piję nic, jak byłem na meczu, to kupiłem sobie 4 kole zero i 3 złote jedna sztuka. No i kupiłem sobie jeszcze orzeszki za piątkę. No i to na całym meczu, jak grała Polska z Irlandią Północną, no to tyle wydałem ja sam, no to... No Neksium, a wliczyłeś w makrosy? Jak to tak? Orzeszki? A tak, nie zjadłem podwieczorka i zjadłem orzeszki, tak. Aaa, bardzo jakiś cwany. Ja tak robię, tak samo raz na przykład jak byłem na Belgia... Nie, czekaj. Byłem też na jakimś innym meczu, to nie zjadłem kolacji i zjadłem sobie małą paczkę tych Lay's prosto z pieca. Wiesz, ile najwięcej zabuliłem za wodę? Wodę? Za wodę, no. Na lotnisku pewnie. 3 dychy. 30 zł, stary, za butelkę wody zapłaciłem. Jak ktoś to dobije? Ale gdzie? Na Ultra Music Festival w Chorwacji. A mówiłeś mi to! Mówiłeś to, jak mówiłeś, że stawiasz driny i to wszystko i nagle się odbiłeś od ściany cenowej. No. Ja sobie wpłaciłem, stary, bo tak myślę, wbijam na event, nie, myślę, no, będzie drogo, nie? I tak, wiesz, piliśmy trochę przed imprezą i ogólnie tak, wpłaciłem sobie 450 zł. I tak myślę, dobra, na dobry początek, jako że mam fajnych współlokatorów, było nas 8, postawiłem po prostu 8 drinków. I stary, jak zapłaciłem te 8 drinków, to tam mi chyba zostało, nie wiem, 60 zł na 5. Są raz na wodę, na 2 wody. Ja myślałem, że powiesz, że na tym, na lotnisku, bo na zagranicznych lotniskach też są czasem takie, wiesz, chore. Ale 3 dychy za wodę, ja pierdolę, to jest chore, nie? Jak może, stary, woda, która kosztuje normalnie w hurcie, płacisz za nią, nie wiem, może z 80 groszy? To pomyśl sobie, że na przykład masz, stary, na lotnisku, gdzie masz Eurasy i zapłacisz 15 euro za bułkę i za wodę. Nie, nie trafiłem, to fakt, razy def. 4 to policz sobie. Dobra, nice. To masz, stary, no. 6 dych. Jest straszne, stary, ale... Nie wiem, stary, skąd... Ale zauważ, że to ludzie kupują czasem, nie? To muszą czasem. No, jak jesteś też sprawdziany, raz, to... Jak wiesz... Jak ale Konradek, strefa kibica jest za darmo, tylko to chodzi o to, że ten... Że miasto musi wykupić to, zapłacić tyle i musi to wykupić, tak? A strefa kibica, no to jak ktoś wbija, no to jasne, że to jest za darmo, no to... W Chorwacji zapłacisz 40 zł za hurt. To się cieszy. No to ładnie. No to ładnie. To musiały być dobre. Pyszne. A to wiesz, że taki stary, wiesz, mrożone wrzucone do tego. Do starego oleju. No. Olej przelany z maka. Ja jak byłem w Niemczech, zapłaciłem, jak byłem z Natalią na Oktoberfeście, to chcieliśmy zjeść sobie coś takiego, wiecie, Oktoberfest i to wszystko, to sobie stwierdziłem, dobra, zjemy po tego currywursta, no nie? To zamówiłem dwie i to wszystko. Koleś do mnie, 36 euro, ja się tak... Co kurna, no nie? Wziął taką kiełbachę, wsadził to do maszynki, napieprzył na to keczupu pikantnego, zasypał to całego curry,
Wziąłem dwa gryzy, podziękowałem za rozrywkę i wypieprzyłem jakieś 34 euro do śmietnika. Ja pierdolę. Podziękował. Podziękował, bez kitu. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Nic tak nie mieszkam, zrobisz, no. Mieszkam blisko Raciborza, no. Co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. To gramy ostatni? Ja, ostatni na zakończenie, dobrze. No, możemy zagrać. Dev, znowu jesteś w spotkaniu. Już wychodzę. No. Kerry Wurst. No Dev, zastrzelę cię, wyjdź. O, Big dziękuję. Black Wurst. Nie. Lepiej nie. Dobra, mamy, join in. Ile Lachu ma lat? Lachu, ile masz lat? Ja? Dużo. No. Dziękuję, dobranoc. Wszystko wyjaśnione. Wiesz co, urodziłem się tego samego dnia, w tym samym roku, kiedy Danilo, ten prawy obrońca Realu. Tak, w Brańcach mieszkam, no, dokładnie. To sobie teraz sprawdź. Chodź, nie w tą stronę. I on gra w Realu Madryt teraz, a ja gram w Rocket League. Podobnie. To tak jak mi nie wiem, kapustka w moim wieku. Spoko. Ale patrz! Nie! Jak... Ale się to spieprzył. Dobra, czekaj, ja to wrzucę. No, porzucane. Macie, leci tam. Ty, wejdzie! Nie! Wejdzie! Nie, wybił to. Lachu! Dobra, super. Nie wiedziałem, jak to zablokować. Oni powychodzili z meczu. Dobra. Nie, już są. Gra tylko jeden bot, Rex. A tak to zaraz dołączy pewnie ktoś. No kurde. To porobili. Ciekawe, ile zapłacili za tę strefę kibica. Wróci Boże. Wydaje mi się, że tak ze 100 koła chyba musieli rzucić. Mogli nie zapłacić i jolo. Ale to na Telebimie stary leci, na takim wielkim. No wiem. Kary pewnie mają chore. Czemu Polsat za to ciągnie hajs, a nie na przykład NC? Bo mają licencję, ty. A czemu nie NC? NC też ma licencję, skoro transmitują to. Jak? Oni to wykupili od tego chyba. Też od Polsatu? Chyba tak mi się wydaje, że tak to działa. Stary, Polsat monopol na telewizję ma. Co to się dzieje? Ja pierdzielę, stary, za niedługo będziesz musiał za Jak Miłość zapłacić. Chcesz oglądać Jak Miłość? Zapłać dyszkę, no. To jest pierwsza miłość, na Polsacie jest pierwsza miłość. Nie oglądam tego. Ja wolę oglądać serial, który ma 3 sezony po 5 odcinków i jest zajebisty, niż 10 tysięcy odcinków jakiegoś gówna i stary patrzysz, jak ludzie żyją w serialu. A to mnie też zastanawia. To mnie też zastanawia, jak na przykład moja babcia, tak żyje serialami i to wszystko. Jakie to jest kurne i te seriale no już mają... No babcia nie będzie oglądała Gry o Tron, no bez przesady. No dobra, no ale takie zastanawia... Ale ekipę może pooglądać, ekipę. Jaką ekipę? Nie oglądasz ekipę? Nie. Ja starek mówię, ekipę nie oglądać. Zobacz, co fajne. Jaką ekipę? No, ekipę fantazy! Na HBO to leciało kiedyś. No, co gościu, był tym celebrytą, aktorem i tak dalej i po prostu imprezowali i tak dalej. Fajne, no, to babcia na pewno to będzie moja oglądać. No, babciu, mówię, pozdrawiam że... bardzo serdecznie. Chociaż wątpię, że oglądasz. A teraz... Korneliusz! Korneł! Nauczyć nie pokazuj! A tu babcia, jasne, że oglądam sztosik serial. Stary, ale byś się zdziwił. No, ktoś to wpakuje? Chyba nie. Boże, jestem najgorszy na świecie! Stary, jesteśmy. Stary, przebiłem, Dev, przebiłem to jak ty wybiłeś piłkę z linii. Naprawdę. Widziałem, z linii to wybiłeś. Babcia ja ogląda pierdzielę. Na pewno. Ale Lewin, to jest normalne, to tak samo jak w Wenecji się płaci za jeden kawałek pizzy ileś euro, to jest normalne. Jeden euro za ten? Aha, że dużo no czy nie, nie mało? Jeden euro. Jakieś, ja płaciłem 3-4 może, to stwierdziliśmy, że już poszliśmy do restauracji. Ja tam w restauracji, ale dobra była ta pizza, mam fotkę chyba dalej na Instagramie, znaczy mam, bo ja tam ze Włoch akurat dużo zdjęć dałem. To chyba 16 euro za nią zapłaciłem. Zresztą ogółem jak jesteś za granicą, to tak po jakimś czasie stwierdziłem, że to już nie ma co przejeżdżać, bo to głowa boli po prostu za każdym razem jak zacząłem. Co ty, to bez sensu. Stary,
tak kminie, 16 zł za taką małą pizzę. Znaczy pomijam fakt, że była bardzo dobra, bo to z Włoch taka prawdziwa włoska pizza. Jeszcze poszliśmy sobie do takiej fajnej restauracji. Ale no, miało to swój klimat, jedzenie pizzy przy kanale w Wenecji. Piękny. Pięknie, Dawidzie, wzruszyłeś się, nieprawda? Ja nie oglądam. Mhm. Teraz ten. To jest jakiś nowy kanał? Jaki? Co? Ten w Wenecja. Co za koleś? bo mi się już Nesty skończyło, więc ratuj. Ja mam jeszcze 1,5 litra wody, więc czekaj. Udzieliło mi się od tewa. Czekaj, tylko skończyłem. Panowie, lecimy z tematem. To jest czas na kontrolę. No lecę, masz. Ja pierdolę, co poleciał. Ja tak myślałem stary, że to sobie przeczytałeś. Na ja czacie. Tak, na czacie, że ktoś ci coś napisał, że nie, ja nie oglądałem. Nie. Ja tak mi... Co on gada? Jaki kanał? Wenecja. Co za cyrk. Tralalalala. Nie! Już jestem. Halo Sepku, dziękuję bardzo serdecznie za dotację. Dziękuję pięknie. Będzie na pizzę. Dziękuję pięknie, będzie na alkohol. Będzie na alkohol. Nie pije przecież. Aspartan pije w Coca-Coli zero. Co tam pije? Ja nie wiem, ważne, że zero kalorii. Aspartan. Ale wiesz, że to ma więcej syfu niż ten, samego na ten. No bo dlatego mówię. Ale ma mniej kalorii. Ciul tam, że... Stary wątroby... Ciul tam, że raka dostał. Mniej kalorii. Dev, cyknij to z prawej. Tak, yes. tak, 38 sekund do końca. Money. Dzięki jeszcze raz bardzo, Sepku. I tak mnie rozwala, stary, jak ten. Przychodzę do maka, takie pulchne dziewczyny. I że tu ten i... Ale... Kola zero. No, bierze, stary, 3 Big Maki, 3 porcje frytek, te wiesz, za dyszkę, 3 dyszki wydaje na żarcie i kola zero. Ja ogólnie coli nie lubię, ćpe. Paczkowy koksu, piona, dzięki za suba. Ja teraz też wodę piję. No ja też strasznie teraz dużo wody piję, ale z takich napojów za... Nie! Dobrze. Ulachu, patrz, tu wujek Patryk, stary. Poświęciłem stary, się. Stary, poświęcił się. Wiesz co, tak teraz mnie naszło, to jeszcze raz chyba sobie obejrzę dzisiaj tego Marsjanina. To jest Marsjanin? Zajebisty serial. Sebo, dzięki za następną dotację, kolejna piątka od ciebie, więc dzięki bardzo serdeczne. I co ty tutaj do mnie napisałeś? Ale, wejdzie, Aleksandra, wejdzie. Nie wejdzie. Chociaż, nie. Pierwsza dotacja, fajny stream. Druga dotacja, żartowałem. No dobra. Prawidłowo. Panowie, teraz się trzeba spiąć. Ooooo, nie wejdzie. Gol! O nie, no i trafił. Nie, spokojnie, jestem tu i wbijam. Zlagowało mnie! Zlagowało mnie i mi przesunęło. Dobrze, ładnie, Dev. O, dziękuję. Ja wbijam na rzutkę, jak coś. Nexio? Jestem. Ciepnijże to. Nie! Dev, do boku. Do boku, z boku. Dobrze. Tak. Weź wyjazd stąd, Dumler. Tak! Dobra. No, traf to. Dev! Nie! Nie miałem co z tym zrobić. Dobra, spoko, rozumiem. Patowa sytuacja. Wiecie, co z tym zrobić. Koleś. Ciekawe, jaka była najdłuższa dogrywka w Rocket League, nie? Ja jak grałem z Jacobem i z tobą, to mieliśmy 1,5 minuty najdłuższą. Ale ciekawe, jaka była ogólnie taka w historii. Z godziny? Z dwa dni. O kurna. Cześć, gości już z zapałkami w oczach. Dobrze, lachu! 15 energy drinków w sercu na wykończeniu. Ale trzeba mecz w Rocketa taką. Tak, Hanys. 7 energy drinków, tych takich 0,5 i do szpitala. GG. Stary, ja się zastanawiałem ten. Ile, jak na pierwszym jemie byłem, to ja to wtedy się żywiłem tylko i wyłącznie Red Bullami i Subwayem. To było dla mnie przerąbane. Dla ciebie nie. Dla twojego żołądka tak. Dobra, wybiłem to. Dev! No nie, czemu na to przeskoczyłeś? On mnie ten puknął w tyłek. Ja nie przeskoczyłem przez niego. Nie! Wejdzie. Nie! Nie! Epic save'a już miałem, fuck! GG, ale dobry mecz. Ale lipa. Dobra, dobry było, dobry meczik był. Blue winner. I trzecia minuta meczu Portugalia-Islandia.
Ratatata.